Nazywam się Grzegorz Derengowski i dzisiaj przyjechałem do Albanii, zabierając ze sobą supa, którego mogłem jako bagaż podręczny zabrać do kabiny. I oto co Wam dzisiaj chcę pokazać. To jest jeden z nowych supów firmy Cressy, Travel Light, co oznacza bardzo lekki, przygotowany do podróży. Waży tylko 8 kg, dlatego linie lotnicze pozwalają mi go zabrać do kabiny. Co składa się na zestaw supa Travel Light? Przede wszystkim torba 60-litrowa, pompkę razem z wężykiem i z różnymi końcówkami, składane aluminiowe wiosło, smycz, którą przypinamy supa do nogi. Mamy dwie płetwy, które montujemy pod supę. Rozpoczynamy pompowanie. Trwa to około 12-13 minut, przy czym supa należy napompować do 0,8 lub 1 bara. Teraz wielka przygoda. Będzie to zupełnie pierwszy raz, kiedy stanę na supa i spróbuję troszeczkę na nim popływać. Mam nadzieję, że nie będzie z tym związanych wielu przygód. Wiem, jak teoretycznie zachować stabilność na desce, wiem, na co uważać, wiem, jak się podeprzeć wiosłem. Natomiast rzeczywiście będzie to mój pierwszy raz na supie. Słuchajcie, dałem radę, to był pierwszy raz na desce, przeżycie niezapomniane, po trzech wywrotkach, znaczy trzy razy wpadłem do wody, ale myślę, że już wiem, jak używać supa. Bardzo się cieszę, spróbujcie tego sami i najlepiej w Albanii. Do zobaczenia.